Hejka, witajcie w kolejnym odcinku z najdłuższej podróży z tej strony emiplayerka.pl. I wychodzimy! No, yellow! Yeah! Jest, udało się, nareszcie, kurde. Już myślałam, że mi się gra zbugowała. Dobra, wyłazimy stąd, kurde. I lecimy teraz do Warrena szybko. Tylko ciekawe, czy on będzie zadowolony. Wogo, uśmierciłam. Dobra, trudno. Nie. No to. To sobie nową tożsamość kupi i tyle już tam. Co to? Co to dla niego? Dobra, gdzie on był? Dobra, hopsty tutaj. Zadowolony będziesz za czym? Gdzie to było? Dobra. Jak ci poszło? Zdobyłaś informację. Co z moją siostrą? Nie było łatwo, ale jakoś mi się udało. Twoja siostra ma się dobrze, a ty nie musisz się już martwić o gliniarzy ani o facetów z korporacji. Świetnie. Naprawdę. Dziękuję. Więc masz dla mnie te informacje? Jasne, masz. Słuchaj, Warren, twoi rodzice, oni nie żyją, ale twoja siostra ma się dobrze. Adoptowała ją jakaś kobieta o nazwisku Drake, która jest porucznikiem w korporacji Bokamba Mercer. Moją siostrę wychowuje korporacja, a moi rodzice, to powinno bardzo boleć, ale tak nie jest. Nie czuję dosłownie nic. Rodzice opuścili mnie dawno temu, ale moja siostra, muszę ją odszukać. Na pewno ci się uda. Hej, poczekaj. Zabiłaś mnie? Wielkie dzięki. Kiedy ktoś nie żyje, nikt się nim nie przejmuje, a winiarze nie będą cię ścigali za zbrodnie popełnione przez jakiegoś truposza. Dobra, masz rację. Ale ciężko mi teraz będzie dostać nowe papiery. Miałaś tylko wyczyścić moje akta, ale nie narzekam. I tak jestem teraz w lepszej sytuacji niż kilka godzin temu. W takim razie co mogę dla ciebie zrobić, siostrzyczko? O, teraz nas mój siostrzyczko. O, to dobrze, braciszku. No, bardzo dobrze. Dobra. No to. Czy możesz teraz mnie skontaktować z twoim przyjacielem? Spoko, chodzi o te informacje, których potrzebowałaś, co? Nie ma sprawy. Idź do doków Newport. Znajdziesz je na obrzeżach miasta. Nie ma tam żywego ducha, od kiedy przestali używać statków do transportu towarów. Przejdziesz przez teren stoczni i dojdziesz do wielkiego garażu. Nie można go nie zauważyć. Na zewnątrz stoją wielkie tuby. Zapukaj do drzwi 3 razy i powiedz Barnesowi Flipperowi. Ten gość jest trochę dziwny, więc nie zwracaj uwagi na to, co mówi. Powiedz Flipperowi, że to ja cię przysłałem. Ja do niego wcześniej zadzwonię i powiem, że masz przyjść. Dzięki niemu powinnaś się dowiedzieć prawie wszystkiego, co chciała. Dobra? Dzięki. Aha. Ty już on się Na razie, możemy... Warren. Spoko. Trzymaj się, siostrzyczko. Aha, tak, się, siostrzyczko. Dobra. Aha. Ciągle niedziela, niespodzianka. Dobra. A dzisiaj też jest niedziela. Dobra. Ta. Aha. Dostałam się do archiwum. Zdobyłam informację. Udało mi się stamtąd wydostać. Jakbym chciała to, czego na mnie. To czeka na mnie świetna kariera włamywaczki. Całkiem nieźle. Rodzice byliby ze mnie dumni. April, włamywaczka i złodziejka. To ja. Dobra, trzeba znaleźć jakiegoś faceta flipera. Dobra. Okej, dobra, to sobie zatrzymajcie. Dobra. Tak. Poczytajcie, zatrzymajcie, dobra, ja dalej gram na razie. Dobra, lecimy szybko, na dół. Do metra? Do metra! Gdzie mam lecieć? Gdzieś tam, na brzeża coś, na brzeża, gdzie to jest? Nie to. Tu, doki. O, i nawet piękne tereny, za. Tutaj, te góry chyba. Tak.
A, biegnijmy, biegnijmy, April, dawaj. Musimy podać tego Barsa, no. Chodzi, on jest tutaj. Biegniesz? Biegnij. Biegnij, April, biegnij, April. Oj, dobra, okej. Co to zmaga? Dlaczego? Kuby? Gdzie jest wentylacja, tam musi być życie. Drzwi są zamknięte. To zapukajmy. Puk, puk, to tam, April Ryan. Gdzie jest wentylacja, tam musi być Nawet życie. gdyby jakimś cudem udało mi się przecisnąć przez tę dziurę, to nie mam zamiaru utknąć 3 metry pod ziemią i umrzeć tam z głodu. Ma stworzyć. Przemysłowa wstrząsarka farby. Więc ta maszyna służy do wstrząsania farby. Pewnie ma ze 100 lat. A co mam teraz zrobić? Nie wiem. No przyszłam, halo, co to? Nie wiem. Antena. Weszłaś na teren prywatny, spierdalaj stąd i to już! Skąd dochodzi ten głos? Dobra, uspokój Nazywam to. się April Ryan. Jestem przyjaciółką Warrena. Nie znam żadnej Ryan, więc spieprzaj stąd. Warren miał do ciebie zadzwonić. Warren Hughes. Znasz go, no nie? Słyszałaś, że masz spierdalać? Tak, ale... Nic już cię tu nie ma. Czy ja nie wyrabiam